Gdzie ja jestem? Co tak śmierdzi gównem? O Jezu, znowu tu jestem. A miałem taki fajny sen, że kurde. Ja znowu tutaj jestem. Wiecie co? Coś zmienię. Za 3, 2, 1. Wow! I to jest piękne tło i piękna przyroda. To jest miejsce idealne dla mnie. A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, czyli człowiek, który odpowiada na pytania od ludzi, czyli inaczej pomidorowy.pl. I dziś chciałbym was zaprosić na Q&A z okazji 1500 subskrypcji. Jak widzicie, otoczenie wokół mnie się zmieniło. Możemy się trochę wczuć jak w Spyro 1, gdzie wiecie, całe tło się ruszało, w pewnym momencie przyszła pokazówka, no i wszystko zostało zamrożone. Tak więc jak widzicie, jestem teraz, że tak powiem, w lesie? Nie wiem, jak mogę się określić. No, można by powiedzieć w sumie, że jestem w takiej trochę dżungli. Do wyboru, do koloru. Ale bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do pytań. Na sam dobry początek zaczniemy sobie od Miłosza Piechowicza, który w sumie to jest coś a la pytanie, a la po prostu taki komentarz, ale przejdźmy mimo co do tego. Czy sądzisz, że osiągniesz kiedyś bardzo dużą liczbę subskrypcji i będziesz tak popularny jak ci większy youtuberzy typu Bloody, MaxPlayer i inni? I dosyć dużo osób nienawidzi mnie za to, co ja często mówię, za to, że mam takie w sumie swoje zdanie, ale myślę, że bądźmy sobie realistami i powiedzmy sobie szczerzy, ale ja nigdy nie dojdę do takiego wyniku jak tutaj wymienieni twórcy. Nie zrozumcie mnie źle, ale mój content to nie jest coś wyjątkowego, jest to po prostu siedzi człowiek, gra w grę, mówi co mu się nie podoba, jak mu jest w życiu źle i wstawia to na YouTube'a. To jest mój cały content. Ewentualnie jakieś od czasu do czasu ciekawostki, no ale bądźmy sobie szczerzy, ale ja w przeciwieństwie do tych ludzi nie świecę aż tak mocno jakąś kreatywnością. No ale może jest jakaś cicha nadzieja, że kiedyś wbije te 100 tysięcy, ale kiedyś to tak przekładam sobie, że wbiję to mniej więcej za 6, max 7 lat. Tak więc, no, długo sobie poczekamy. Ale ja powiem szczerze, że jestem co do tego cierpliwy, ponieważ nie robię tego stricte pod subskrypcję, tylko po prostu robię YouTube'a, bo chcę to robić i czuję się z tym spełniony i myślę, że taka odpowiedź będzie wystarczająca. Ale dobra, być może kiedyś mi się uda. Wierzę w to, ale to tak, wiecie, staram się też patrzeć przez realny punkt widzenia. I swoją drogą, jeszcze wracając do Maxa, kiedyś on mi zrobił rajda przy Resident Evil 3. Postaram wam się tam gdzieś zamieścić fragment podczas tego Q&A, a jeżeli zapomnę, to w opisie, jak i w komentarzach będziecie mieli link do całej transmisji, gdzie był rajd i dam to od momentu, kiedy właśnie Max wszedł z rajdem. Tak więc lecimy dalej. Czas na Bartka Maciejeckiego. Dobrze, że przeczytałem nazwisko. I zadał mi on aż dwa pytania. Czy nagrasz Sonic 06? Powiem ci, Bartku, że co do Sonica 06, to tak, nagram Sonica 06, aczkolwiek nagram go dopiero wtedy, kiedy dojdę do Sonica 06. Patrząc na tym, jak bardzo mocno zaniedbałem serię Sonica na tym kanale, co można zauważyć, że ostatni let's play był z Sonica Mani, ale nie licząc Sonica Mani, to ostatni taki fabularnie let's play to jest Sonic 4 Episode 1 oraz dodatek w postaci Episode Metal. Czyli sami sobie odpowiedzmy na to pytanie, kiedy dojdę do Sonica 06, to minie bardzo dużo, bo muszę jeszcze się zrehabilitować z Pixelem na tą otóż serię, ponieważ no coś powiem szczerze, że nie możemy się dogadać, jeżeli chodzi o Sonica 4 Episode 2, a jest on kolejną grą, bo potem już wkraczam w tą serię Adventure, gdzie są takie gry jak Sonic Adventure DX,
Sonic Adventure 2 Battle Heroes, Shadow the Hedgehog i Sonic 06. Tak więc tak, jak się zrehabilituje i zmobilizuje, to będzie to kontynuowane. Czy zrobisz live z Rayman 3 na PC? To już zależy od ludzi, ponieważ mimo, że wielokrotnie były mi zadawane pytania, czy zrobię z tej gry livestream, mimo, że zrobiłem z tego kiedyś let's play, to ludzie, nie wiem czemu, ale chcą mnie widzieć w Raymanie 3 na PC po polsku, więc ujmę to tak. Jeżeli ludzie będą chcieli, zrobię to. Jeżeli będzie odzew typu 5 głosów na tak, 3 na nie i okaże się, że gdy odpalę streama będzie, nie wiem, z 4-3 osoby, no to sam sobie możesz odpowiedzieć na to pytanie, czy zrobię z tego live'a, czy nie. Swoją drogą, to Q&A postanawiam podzielić na dwie sagi. Pierwsza saga to będzie saga Modern, a druga saga Classic. O co chodzi pomiędzy z tymi sagami? Już mówię i objaśniam. Te sagi będą znaczyły tak, że teraz te pytania, które są, to są pytania od nowo starych widzów, a saga klasyczna to będzie saga, w której to pominąłem pytania z ubiegłego roku, z ubiegłego Q&A i postanawiam je podzielić na sagę Modern i Classic. Tak więc osoby, które czekały na odpowiedzi na swoje pytania i się ich nie doczekały rok temu, doczekają się teraz. Nadszedł czas na Filipa XDD Blayera. Jaka była twoja pierwsza gra, w jaką grałeś? Moją pierwszą grą, w jaką zagrałem, był Crash Bandicoot 3. Tak, nie przesłyszeliście się, Crash Bandicoot 3, potem był Team Racing i potem sobie szła seria Crasha z pozostałymi grami na PlayStation, jak i grami na NES-a, ponieważ miałem SNES-a i miałem takie gry jak Super Mario World, Donkey Kong Country i mogę tego wymienić w nieskończoność, ale tak, pierwszą grą, w którą zagrałem, był Crash Bandicoot 3, w której się po prostu nieziemsko zakochałem. Bo to jest świetna produkcja i uważam, że jest bardzo dobrą grą. Z serii oczywiście, klasycznej. Nie wypowiem się odnośnie Insane Trilogy, bo szczerze z Insane Trilogy wszystkie traktuję tak samo, ale jeżeli chodzi o serię klasyczną z PSX-a, to Crash 3 zajmuje pierwsze miejsce. Jaka jest twoja ulubiona postać z gier? Myślę, że na to pytanie odpowiem bardzo szybko i na temat Crash. Ponieważ Crash jest moim dzieciństwem i jako tako mam awatar za Furasa, który jest podobny do Jamraja, więc myślę, że wiemy, o co chodzi i myślę, że odpowiedź jest jak najbardziej oczywista. Czy było kiedyś takie zdarzenie, że planowałeś zamknąć kanał? Czy było kiedyś zdarzenie, że chciałem zamknąć kanał? Niejednokrotnie miałem takie myśli, ale myślę, że teraz po czasie, patrząc na to, co się dzieje na moim kanale, sądzę, że gdybym teraz spróbował zamknąć kanał, to byłbym niezłym idiotą. Swoją drogą dziękuję ci, Filip, za to, że gratulujesz mi z okazji 1500 subskrypcji. Bardzo serdecznie dziękuję, bo gdyby nie wy, to nie doszedłbym najprawdopodobniej do takiego wyniku teraz. Tak więc bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Nadszedł czas na Shine the Hedgehog. Zadał mi aż 3 pytanka. Czy oglądasz kanał Przegryw? Raz w czas sobie oglądnę Przegrywa, aczkolwiek lubię czasami sobie nawet poglądać jego główny kanał, czyli kanał z dupy. Aczkolwiek co do jego kontentu, jego osoby, to powiem tylko krótko i na temat. Nie mam nic absolutnie do z dupy. Lubię, jak rage'uje w grach typu Crash i Cuphead. Aczkolwiek uważam, że jest pomiędzy tym kanałem a kanałem Przegryw malutka różnica. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że momentami na jego głównym kanale taki humor, który przedstawia, jest troszeczkę taki, no nie wiem, wymuszony. Ja wiem, że teraz dużo osób będzie mi oczywiście też zarzucało, że ale przecież Pomidor, ty też masz kurde, wymuszony humor, więc zamknij mordę. Oczywiście, ja wiem, że ja mam wymuszony humor, tylko że to jest mój humor i nie jest on wcale wymuszony. Tak więc dla każdego borowika, który będzie mi mówił, że ja mam wymuszony humor, to wiedzcie, że tak nie jest. Po prostu wy to źle interpretujecie. Aku Aku czy Łuka Łuka? Z doświadczenia mojego wiem, że lubię bardzo dobre postacie, więc i zarazem złe.
Więc tutaj powiem, że obie postacie szanuję na równi i myślę, że nie ma tutaj lepszego i gorszego. Po prostu w skrócie Aku Aku i Ukołka to są moje ulubione postacie, moje ulubione maski i myślę, że nie muszę tutaj w pewien sposób się rozwijać w tej kwestii, bo bardzo obie te maski lubię. Dziękuję. Czy nagrasz FNAF Ultimate Custom Night? Wątpię, że nagram FNAFa, ponieważ tak jak już wspominałem niejednokrotnie na moim kanale, ale mnie seria Five Nights at Freddy's średnio interesuje, średnio obchodzi i to nie są za bardzo moje klimaty, bo na chwilę obecną do teraz się do tej gry, a raczej serii nie wciągnąłem się w ogóle w tę serię, tak więc nie uważam, że prędko się w to wciągnę. Jest to dosyć specyficzna seria moim zdaniem, tak więc zobaczymy. Nie obiecuję, nie mówię tak, ale też i nie mówię nie, ponieważ jak mnie znacie, dużo kiedyś mówiłem na nie i teraz to, co mówiłem na nie, się ukazało na kanale. Tak więc, sorry. Po mnie nie można się wszystkiego spodziewać. Ja pozdrawiam i obyś zdobył więcej subów. Dziękuję ci, Szyna, bardzo mi miło. Dziękuję każdemu, który daje mi słowa otuchy. Jesteście bardzo wielcy i bardzo wam dziękuję za to. Z całego mojego serduszka. Czas na torpedę. Siema, Michał. Mam do ciebie 3 pytania. Czy pracujesz poza streamami? Na chwilę obecną nie pracuję, aczkolwiek... tak, zdarza mi się, że pójdę gdzieś tam komuś pomóc. Czy to poroznosić ulotki, czy to, czy to tamto, czy po prostu pracuję, jeżeli chodzi o remont, ponieważ aktualnie mamy remont, malowanie balkonu i te sprawy i tak dalej, więc na dobrą sprawę, mimo że mogę nie pracować, żeby cokolwiek zarobić, to pracuję w domu swoim, pomagam rodzinie i myślę, że to też jest jaka taka praca, aczkolwiek tak, pracuję sobie na roznoszeniu ulotek, poza tym, co robię w domu. Tak więc tak, pracuję poza streamami i filmikami. Jaka gra ci się najbardziej podobała? No, to myślę, że na to pytanie już odpowiedziałem, ale przypomnę raz jeszcze. Crash Bandicoot 3 World jest moją najwspanialszą gierką i zawsze będzie podkreślała to, że jest to najlepsza gra i jest to moja pierwsza gra, w którą zagrałem w dzieciństwie. Dokładnie tak. Czy posiadasz zwierzęta domowe? Tak, posiadam zwierzęta domowe, mam psa, który wabi się Bono, jest on Yorkiem, ma on lat 12, jest starym dziadem, czasami ma sklerozę, wali, że tak powiem, suchary, może takie w cudzysłowie suchary, ponieważ czasami jego pęcherzyk nie wytrzymuje i czasami zamiast wyjść na dwór się załatwić jak cywilizowany pies, to szczami pod biurko. Bez kitu. Tak więc, tak, jest on stary, ale jest za to kochanym pieskiem i bardzo go za to kocham, szanuję i tak dalej, po prostu jest on wspaniałym psem i nigdy nie powiem o nim negatywnego zdania, ponieważ to jest wspaniałe zwierzę. Tak myślę, że mogę to mniej więcej podsumować. Mamy 5 użytkowników za sobą, więc nadszedł czas na kolejnego, a jest nim nie kto inny jak mój serdeczny brat, który stał się trochę memem przez to słowo brat. Czyli Pixel. Która część z pary jest dla ciebie najlepsza? Oj, Pixelu, chyba wiesz, do czego w tym momencie pijesz, więc powiem tak. Spyro 2 Riptos Rage jest najwspanialszą grą, która moim zdaniem zdobyła tak wielkie serce i tak moim zdaniem, moje serce w sensie. I moim zdaniem jest tak wspaniałą grą, że nic nie jest w stanie jej przebić. Żaden Spyro 3, żaden Spyro 1, po prostu klimat tej gry, fabuła, soundtrack, poziomy, to wszystko mogę w nieskończoność wymieniać. A ta gra nadal jest świetna. I taka pozostanie w moim sercu. Bez kapty. Spyro 2, najlepszy tytuł. Kto jest lepszą best girl, Elora czy Coco? Tylko szczera odpowiedź się liczy. Best girl jest oczywiście Coco Bandicoot. Oczywiście, jeżeli chodzi o moją prawdziwą odpowiedź, to wiadomo, że wybrałbym moją wspaniałą dziewczynę, ale skoro tutaj dałeś Elora czy Coco, no to tak jak wspominałem przed chwilą, Coco Bandicoot, ponieważ uważam, że Coco jest bystrą dziewczyną jak na siebie i jeszcze nie raz, nie dwa pokonała doktora Neocortex swoim chociażby mózgiem,
którego doktor Neokortex najprawdopodobniej nie posiada, ale to wiadomo przez starość. Tak więc uważam, że Coco jest tą best girl. Jest ona dosyć sprytna i jest głową rodziny Bandicootów, jakkolwiek to brzmi. Pozdrawiam. Ja również ciebie pozdrawiam, Pixelu, i dziękuję ci za te dwa pytanka. Pozdrawiam bardzo serdecznie Pixela, wbijcie do niego na kanał, zostawcie mu subskrypcję, ponieważ jeżeli interesują was Soniki, jakieś tam fandaby od czasu do czasu, czy też i po prostu let's play'e z różnych platformówek, to serdecznie polecam mojego dobrego ziomusia, przyjaciela, brata Pixela The Retro. A my idziemy z kolejnymi użytkownikami. No dobra, nadszedł czas na S-Line Creepy. Witam cię, S-Line. Czy planujesz kiedyś crossa z jakimiś youtuberami? Powiem ci szczerze, S-Line, jeżeli mój kanał kiedyś rozwinie się do takiego stopnia, że będę miał jakby kontakt z jakimiś takimi, nie wiem, nie mówię, że takimi wielkimi youtuberami jak Karolek czy ktokolwiek, ale jak będę miał jakiś kontakt z większymi twórcami trochę, to zależy. Jakbyśmy się dogadali, nie ma żadnego problemu. Wystarczy tylko gra lub jakiś, nie wiem, materiał. Nie ma dla mnie żadnego problemu. Ja z każdym, praktycznie każdy mój znajomy na YouTubie, którego mam, czy też ty, czy też Pixel, to wy też jesteście youtuberami, więc na dobrą sprawę crossuję się prawie praktycznie z youtuberami, więc no widzisz. No ale tak, prawda jest taka, że jak będę miał kiedyś jakieś lepsze kontakty, to będzie się raczej coś szykowało z jakimiś innymi youtuberami. Tak więc myślę, że w miarę sposób normalny odpowiedziałem na to pytanie. Co sądzisz o dubbingach do serii animowanych, filmików pełnometrażowych, gier bądź zwykle fanowskie tak zwane fandaby? Co o tym sądzisz? Uważam, że odnośnie dubbingu do gier jest on fenomenalny i uważam, że nasze polskie dubbingi, mimo że z roku na rok czasami wypadają coraz gorzej, ja nie mówię, że we wszystkich grach, ale są gry, gdzie po prostu wypadają bardzo słabo, to uważam jednak, że nasze polskie dubbingi są jak najbardziej na miejscu. Co do filmów, to również bardzo ubóstwiam parę takich filmów, jak na przykład, nie wiem, Harry Potter, chociażby, nie wiem, Spider-Man, ten wiecie, z Jetixa. Ten, co kiedyś leciał, ten w sumie te pierwsze Spider-Many. Co tam jeszcze? No, Kangurek K.O., jeżeli chodzi o gry, runda druga. Kangurek K.O., runda trzecia, albo po prostu Kangurek K.O. 3. Źle to wiem, że określiłem, bardzo za to przepraszam. Rayman trójka i Shrek i... No, mówię, mogę tego wymieniać w nieskończoność, jeżeli chodzi o filmy i tak dalej. A co sądzę o fandabach, czyli tak zwanego, nie wiem, po prostu fandubbing? Chciałbym kiedyś to jakby wejść w takie fandaby i tak dalej, aczkolwiek muszę trochę popracować nad dykcją, ale myślę, że gdybym popracował i wszystko bym sobie ogarnął, to myślę, że może i bym w to kółeczko lub okrąg wszedł fandaberów. Fajnie byłoby i myślę, żeby kiedyś się rozwinąć w tym, bo potrafię w jakiś tam sposób wczuć się w rolę jakiejś postaci, zagrać ją. Tak więc, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to może kiedyś coś nad tym pomyślę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy byłbyś w stanie spędzić noc w jakimś nawiedzonym budynku? PS, oczywiście nie sam, lecz z przyjaciółmi, hehe. To wiesz co, to zależy jeszcze od paru ważnych rzeczy. Po pierwsze, musielibyśmy mieć jakiś prowiant. Prowiant to jest najważniejsza rzecz właśnie w takich oto miejscach przetrwania, że potrzebowalibyśmy jakąś, nie wiem, kromkę chleba, może nawet nie kromkę, ale cały chleb, bochen chleba. Przede wszystkim jakieś picie. Tutaj nie mówię o jakichś udziwniaczach typu orężada, Fanta, Pepsi, Cola, Sprite. Tylko chodzi o to, że jakaś najzwyklejsza woda. Przede wszystkim w razie co jakieś tabletki, bo wiadomo, że są w naszej ekipie są alergicy, jak i też osoby, co mogą mieć na coś uczulenie, tak więc taka tabletka uratowałaby komukolwiek dupę. No i cztery, to przede wszystkim jakieś stosowne ubranie, ubiór, i wtedy myślę, że jestem w stanie przetrwać nawet trzy takie noce, jak nie cztery. Tak więc tak, potrzebowałbym między innymi takie cztery warianty do przetrwania takiej nocy w opuszczonym domu.
To tyle ode mnie. Za to życzę Ci owocnego rozwijania kanału i trzymaj się, przyjacielu. Trzymaj się również, S-Line, i dziękuję Ci za te oto pytanka. Również Tobie życzę owocnej pracy nad kanałem, ponieważ widzę, że idziesz ku górze, za co bardzo Ci gratuluję z całego mojego serca i życzę Ci jak najlepiej. Trzymaj się, stary. Nadszedł czas na Milesa Prowera.pl, a.k.a. Kacpra. Jaka jest Twoja ulubiona część gier z serii Yamraya Crusha? To, co już wspominałem wcześniej, tak więc pozwolę sobie tylko tutaj nadmienić. Crash Bandicoot 3 Warped. Skąd pomysł na nazwę Twojego kanału? Na ten temat już wielokrotnie odpowiadałem. Praktycznie co każde Q&A, czy to właśnie wakacyjne, które kiedyś robiłem, czy to teraz, zawsze padało pytanie, skąd pomysł na nazwę mojego kanału i tak dalej. Więc szybko powiem krótką historię i krótko to streszczę. Nie miałem pomysłu na nazwę, wstawiłem sobie taką nazwę, zacząłem nagrywać let's playe, nazwa się przyjęła i do teraz jestem z tą nazwą. To jest krótka historia. Wiem, dosyć taka, nie jest obszerna, ale tak jak mówiłem, już wielokrotnie odpowiadałem na to pytanie i cały czas ciężko mi odpowiada się na to samo pytanie. Przepraszam najmocniej, ale to jest właśnie pomysł na tą nazwę. Po prostu tak ni z gruchy, ni z pitruchy pojawił się pomidorowy.pl i ta nazwa się przyjęła wobec widzów, widzowie się przyzwyczaili do tej nazwy i tak ona oto została. Z jakich gier planujesz zrobić LP w najbliższej przyszłości? Jako, że planowałem robić Harry'ego Pottera, ale niestety coś mi nie pykło, to w tym momencie będę nagrywał Spyro Season of Ice, Donkey Kong Country oraz Team Buddies. I może do tego czasu sprawię sobie tego Harry'ego Pottera. Jeżeli nie, to wiosna, lato z pomidorem będzie powoli się kończyła, jeżeli chodzi o let's play z listy, które w sensie z głosowania. I być może jeszcze do tego wiosno, lato zaliczę parę let's play i na tym skończę projekt wiosna, lato z pomidorem 2018. Jakie są Twoje ulubione postacie z gier? Crash Bandicoot, Gex, Spyro, Rayman. Po prostu mogę w nieskończoność wymieniać te postacie. Kangurek Kao chociażby też. Mówię. Lubię bardzo te postacie za to, że mają w sobie to coś. Są bardzo spoko postaciami i z niektórymi można jakby wejść w taką integrację i trochę wczuć się w rolę danej oto postaci, które przed chwilą wymieniłem. PS, gratuluję Ci zdobycia 1500 widzów. Mam nadzieję, że Twój kanał dalej będzie się rozwijał. Pozderki. Dziękuję Ci, Kacper, za słowa otuchy i myślę, że kanał będzie sobie tam swoimi małymi krokami się rozwijał. Myślę, że nie potrzeba mi jakiegoś, nie wiem, zastrzyku, żeby nie wypiął się, kurde, na samą górę, bo myślę, że wszystko z czasem przyjdzie. Ja jestem osobą cierpliwą, więc jak najbardziej sobie poczekam. Czas na pytania od TakeDorowego.de. Ciekawa w sumie nazwa, by the way, ponieważ widzę, że jest tutaj przekręcona moja trochę nazwa, ale już nie będę w to wnikał. Przeczytajmy sobie te 5 arcykomicznych pytań. Wróciłeś od Justyny? Tak, wróciłem od Justyny już jakiś czas temu. Jaki crash najlepszy? Odsyłam cię do poprzedniego użytkownika, jak i poprzednich. Kiedy live i odcinki Spyro 3 live? Kiedy live ze Spyro 3? Kiedy odcinki ze Spyro 3? Kiedy odcinki ze Spyro 3? Nie wiem. Jaka najlepsza postać z Crusha? Najlepszą postacią z serii Crusha jest moim zdaniem właśnie Tiny Tiger, którego bardzo uwielbiam przez muzykę z Crusha 2, jak i przez to, że ta postać po prostu jest moją ulubioną postacią i bardzo kiedyś chciałem się wczuć w tą postać. Co prawda potem pojawił się Crash Bandicoot, którym też się chciałem w jakiś sposób zintegrować, jak i po prostu chciałem, nie wiem, z tą postacią się w pewien sposób zapoznać, jak i po prostu wczuć się w tą postać. Tak więc tak, Tiny Tiger. Czemu gra Prototype 2 miniaturka z Crasha? Ponieważ uwielbiam Crasha. Nie wiem, jak inaczej ci odpowiedzieć na to pytanie, po prostu tak wyszło i tyle. No dobrze, czas na Gespatio. Wiadomo, kwestia tutaj, jaka jest na samej górze, to sobie pominiemy. Aczkolwiek jeszcze raz dziękuję za słowa otuchy Gespatio, które tam napisałeś u góry. A teraz przejdźmy do pytań. Zadałeś mi aż 5 pytanek, tak więc
Jedziemy z koksem. Jaki jest twój ulubiony kolor? Moim ulubionym kolorem jest cyjanowy, a.k.a. niebieski, albo po prostu taki bardziej morski kolor. Nie wiem czemu, ale zawsze lubiłem ten kolor. Być może dlatego, że za długo grałem w Minecrafta, ale kolor jako tako mi się on bardzo podoba i bardzo go uwielbiam. Myślałem nawet sobie kiedyś, czy by czasem nie zrobić takie ściany w koloru cyjanowym, ponieważ aktualnie ci co pamiętają, ja mam ściany koloru białego. Tak więc no, sami wiecie jak to jest. Może kiedyś jak zamieszkam z moją kobietą, to mój kolor pokolorujemy na cyjanowy. Gdyby zostało zapowiedziane PlayStation 5, to planowałbyś je z biegiem czasu kupić? Jasna sprawa, że planowałbym, tylko jest jedno ale. Gdyby wyszło PS5, nie kupiłbym tego od razu. I teraz szok, niedowierzanie. Dlaczego ty byś tego od razu nie kupił? Powód jest prosty. Ponieważ gdy wychodzi PlayStation 5 i ogólnie zawsze te nowe konsole wychodzą, to zawsze jest problem z tym, że nie mają zwykle nic za bardzo do zaoferowania. Zwykle jest tak, że wychodzi tylko jedna gra, a po co mam kupować grę dla innej konsoli? Wolę poczekać sobie nawet rok, żeby po pierwsze sama konsola staniała, a po drugie, żeby wyszło na tą konsolę więcej gier. Ponieważ nie chcę popełniać błędów, jakie kiedyś były popełnione w moim przypadku z PSP, gdzie kupiłem PSP i długo czekałem na jakąkolwiek grę, bo tak wyszło. Czy według ciebie wznowiony Rayman 4 będzie krapem? Tego nie wiem. Z całym szacunkiem nie chcę od razu skreślać projektu, ale też nie chcę go nie wiadomo jak zachwalać, ponieważ zakładam i wiem jak to niestety wszystko działa, że jak będziemy wszystko za bardzo zachwalać, to potem wyjdzie z tego najgorsze gówno jakie mogło wyjść. Dlatego ja powiem tutaj tu i teraz, jestem w tym momencie obojętny i nie mam zamiaru tutaj ani zachwalać Raymana 4, ani uważać, że to będzie krab z miejsca. Najlepiej być obojętnym i przy tym zostać. Najlepiej być neutralnym. Co sądzisz o aktualnej fali remake'ów gier z PlayStation 1? Uważam, że jest to dobre, ponieważ jest to moim skromnym zdaniem taki zabieg psychologiczny, który ma sprawić, że jak wychodzą te remake'i gier z PlayStation 1 na PlayStation 4, to ludzie chcą, a raczej twórcy, żeby fani nie tylko zagrając w ten remake, ale chcą też, żeby jako tako fani zagrali sobie w oryginały, a nie tylko grali w remake'i. Tak mi się wydaje, takie jest moje skromne zdanie. Mogę się oczywiście mylić, ponieważ to jestem ja i ja nie jestem osobą idealną. Jak zareagowała twoja rodzina, gdy dowiedziała się o kanale na YouTubie? No cóż, zareagowali tak samo, jak w sumie teraz reagują, czyli fajnie, że to robię i mnie w tym wspierają w jakiś tam sposób. I sobie się rozwijam małymi kroczkami. Bo mi się nigdzie nie śpieszy. Taka jest prawda. Bardzo mnie wspierali w tym, co robię i wspierają do teraz. Jedyne jaki jest problem to, że za często za głośno gadam. Dlatego staram się nagrywać filmy w miarę o sensownych godzinach, a nie w godzinach wieczorowych. To tyle, jeśli chodzi o moje pytanka i z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Nie ma problemu, Gespatio. Ja również dziękuję za twoje pytanka. Były bardzo soczyste i bardzo zajebiste. Dziękuję ci, Gespatio, z całego mojego serduszka. Nadszedł czas na pytanka od Hexidosa, a.k.a. Bartka. Witam cię bardzo serdecznie. Oglądasz VBT RAWK Marek 20, czy może Ziemniak TV? Z tych wszystkich tutaj użytkowników, których wymieniłeś, oglądam tylko Ziemniaka, ponieważ Ziemniak moim zdaniem prowadzi i robi takie spoko produkcje, że aż głupio byłoby go nie oglądać. Słyszałeś o edytorze poziomów dla Sonic Mania, czyli Sonic Studio? Tak, słyszałem i jeżeli mam być szczery, propsuję bardzo i fajnie byłoby, gdyby to się wszystko rozwinęło ku dobremu, a nie ku złemu, że na przykład ktoś to będzie wykorzystywał w jakiś taki dziwny sposób albo w pewien sposób będzie próbował szukać jakichś niedociągnięć do takich edytorów. Zastanawiałeś się kiedyś nad tworzeniem intr do swoich serii Let's Play? Powiem ci szczerze, Bartku, zastanawiałem się, ale po czasie stwierdziłem, że nie ma to jednak trochę sensu, bo uważam, że widzowie powinni dostać taki w sumie jak już to flashback z poprzednich odcinków, ewentualnie powinni
mieć coś takiego jak po prostu szybkie wspominanie, czyli właśnie ten flashback i potem przejść do odcinka. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o to. Ja uważam, że za intro raczej nie będę się zabierał do każdej osobnej serii, bo nie ma to sensu moim zdaniem. Taka jest w sumie prawda. Dostałeś jakiś awans w McDonaldzie i zostałeś tam na dłużej. Bartku, powiem ci szczerze, że rozumiem, że możesz o tym jakby nie wiedzieć, bo nikt raczej o tym może nie wiedzieć, albo nie wie, ale ja już w McDonaldzie nie pracuję od roku. Ja praktycznie już w ogóle tam nie pracuję. Ostatni raz, kiedy tam byłem, to 13 sierpnia, coś takiego? Albo 6? Nie pamiętam, któryś z tych dni. Bo potem miałem urlop, z tego co pamiętam. Tak więc tak, już od bardzo dawna nie pracuję w McDonaldzie. Będzie kiedyś jakiś Prince of Persia albo Tomb Raider? Tak, będą te oto gry, które wymieniłeś. Aczkolwiek tak jak wspominałem już wielokrotnie każdemu. Wszystkie gry, które wymieniacie, będą. Będą one w swoim czasie. Nie chcę robić czegoś na siłę. Bo gdy robię coś na siłę, to potem nie jest to kończone, albo jest to przerywane w najgłupszy jaki może być sposób. I tym przykładem chociażby są takie serie jak Guitar Hero, czy też Diddy Kong Racing. Tak więc tak, będą te serie, ale będą wtedy, kiedy będę miał na to ochotę. Czekasz na Devil May Cry 5? Jeżeli chodzi o Devil May Cry 5, to jak najbardziej czekam, ponieważ seria Devil May Cry moim zdaniem jest bardzo spoką serią. Uważam, że spędziłem przy tej serii dosyć sporo niezliczonych godzin, czy to na PlayStation 3, czy to na PlayStation 2. Aczkolwiek, tak jak wspominałem w pytaniu numer 5, jeżeli chodzi załóżmy o nagrywanie, to samo co powiedziałem w pytaniu 5, powtórzę tu i teraz. Jak będę miał ochotę, zrobię to. Nie chcę robić czegoś na siłę i na wymuszenie, bo potem wychodzi jedno wielkie gówno. Jaki jest twój ulubiony świat w Kingdom Hearts 3? Nie mam swojego ulubionego świata w Kingdom Hearts 3, ponieważ jeżeli chodzi o Kingdom Hearts 3, to ja mało widziałem z tej gry. Więc dopiero się wypowiem, kiedy trochę więcej zobaczę i zaznajomię się bardziej z tematem. Czy w przyszłości twój kanał będzie bardziej prestiżowy niż marka Kruszwila i kamerzysty? Wiem, pytanie z żopy, ale jest to i się liczy. Mój kanał, jeżeli chodzi o prestiżowość, to od dawna jest prestiżowy, mój drogi Hexidousie. Ulubiona postać Dante czy Bayonetta? Ja osobiście lubię bardzo Dante, ze względu na to, że po prostu lubię tę postać i moim zdaniem jako sama postać w serii i uniwersum Devil May Cry jest on bardzo cool, jest on badassem i raz w czas potrafi dosłownie taką ripostą walnąć, że to głowa mała. Aczkolwiek jego postać została tak chamsko zbezczeszczona w tym DMC Devil May Cry, że to naprawdę można się za głowę złapać. Będzie kiedyś stream Super Smash Brothers, jakakolwiek część? Jeżeli chodzi o Super Smash Brothers, to moje stanowisko w tym jest jak najbardziej takie, że nie wiem. Od razu mówię z miejsca, że nie wiem. Wiem, dużo osób było pewnie zaciekawionych, że o, pewnie odpowiem w jakiś sposób, że tak, uwielbiam to. Ale wprawdę powiedziawszy, ja bardzo mało grałem w Super Smash Bros., żeby wypowiadać się w tej kwestii. Ale dziękuję ci Hexidousie, aka Bartku, za pytanka. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę ci owocnej pracy na YouTubie. Nadszedł czas na Kubę, bo zadał aż tutaj bardzo ciekawe pytanka. Dokładnie zadał ich aż 6. Czy wrócisz do MC? Jedziemy dalej. Którego brata siamskiego wolisz? Oczywiście, że wolę Jima, ponieważ Jim jest takim mężnym, kurde, strongmanem, wiesz, strong berserker, kurde, masno, kurde. Ostatnio jak rozmawiałem z Jimem, to nawet mi groził, że jeżeli będę sobie więcej z niego żartował, to sprawi, że wylecę przez moje okno, które jest po lewej stronie, tak więc no, myślę, że jest czego się obawiać w tym momencie, jest bardzo i to bardzo mocno czego się obawiać. Kiedy Hong Kong 97 na 100%? Wczoraj, Kubusiu. Wczoraj był. Dlaczego tego nie obejrzałeś? Czy planowałeś przeprowadzić się do Juju? Jasna sprawa, że planuję się do niej przeprowadzić i myślę, że jak wszystko będzie zgodnie z planem, to gdzieś już w przyszłym roku możliwe, że i tam będę z moją najwspanialszą kobietą, dziewczyną, żeby po prostu być z nią bliżej i spędzać z nią czas.
Czy masz szansę wygrać z Chryskiem na Fame MMA 2? Oczywiście, że mam szansę. Przecież Chrystek to kurde nabuzowana woda tutaj. Tu jest sama woda z jego strony. Tak więc, wiesz, podchodzę. Leci łokieto. I Chrystek znokautowany leży i widzi kurde gwiazdki przed oczami. Tak więc tak, mam szansę go znokautować. Pozdrawiam ci, Chrystek. Kiedy vlog z twojego pięknego miasta? Myślę, że przyjdzie w końcu moment, żeby zrobić z mojego pięknego miasta vlog, bo miałbym co do pokazania, ale wszystko w swoim czasie. Dziękuję ci, Kuba, za zadanie 6 pytań. Pozdrawiam. Nadszedł czas na pytania od mateogaming.pl. Oto moje 10 pytań. Ulubiona część Devil May Cry. Moją ulubioną częścią Devil May Cry jest Devil May Cry number 3, ponieważ trójka mi się bardzo podoba ze względu na fabułę, gameplay oraz wygląd i design wszystkiego. No i oczywiście nasz kochany Dante. Jaki jest twój ulubiony serial? Mogę wymienić top 5 moich ulubionych seriali. W11 Wydział Śledczy, Na Wspólnej, Ukryta Prawda, Szkoła, Dlaczego Ja? No i w sumie dodałbym jeszcze Policjantki i Policjanci, bo to jest też bardzo spoko serial. I mianowicie ten serial doprowadził do banicji na streamy na 3 miesiące na moim kanale. Dziękuję, Ipla. Która część Ratcheta lubisz? Którą część Ratcheta lubię? Moją ulubioną częścią Ratcheta jest Ratchet Gladiator. Tak jakoś miałem ostatnio sentyment do grania sobie w Gladiatora i stwierdziłem, że Gladiator jest po prostu, jeżeli chodzi o serię klasyczną, a seria Future to Tools of Destruction. I kto się spodziewał tej odpowiedzi? Na pewno nikt. Nagrasz kiedyś Prototype 1 i 2? Jasna sprawa, Mateo, że nagram. Już wielokrotnie zapowiadałem te gry, że pojawią się one na moim kanale i dotrzymam słowa i jak najbardziej się one pojawią. Czy będziesz kiedyś nagrywał Sonic Mania Plus? Do Sonic Mania Plus będę się przymierzał, możliwe, że nawet i w tym roku, ale nie wiem jeszcze kiedy. Może zrobię to w momencie, gdy, żeby uczcić mój Let's Play sprzed roku z Sonic Mania, to być może, że dokładnie w ten dzień pojawi się pierwszy odcinek Sonic Mania Plus. Jak myślisz, czy remake z Medieval na PlayStation 1 w ogóle wyjdzie? Wiesz co, myślę, że wyjdzie, po prostu na razie nie ma żadnego odzewu co do tego, bo mi się wydaje, że oni sobie po cichu pracują nad tym Medieval i myślę, że z czasem dowiemy się więcej informacji, tylko po prostu wystarczy być cierpliwym. A niektórym niestety brakuje tej cierpliwości. Ulubiona część Jacka i Daxtera? Jack 2. Nie no, chyba sobie jaja robisz ze mnie. Jack 3. Jack 2 jest moją drugą ulubioną, aczkolwiek nie będzie nigdy pierwszą ulubioną, ponieważ bądźmy sobie szczerzy, ale Jack 2 jest zbyt długą grą i czasami momentami tak triggerującą, że normalnie zagranie na cymbałkach już jest lepsze niż granie w Jacka 2. Jest bardziej odstresowywujące się niż granie w Jacka 2. Ulubiona część Sly'a. Moją ulubioną częścią Sly'a jest... Szczerze nie mam ulubionej części Sly'a. Jeżeli ma być szczery. Po prostu lubię każdego Sly'a. Tak więc... Nie mam ulubionej części Sly'a, więc ciężko mi będzie odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy nagrasz Let's Play ze Sly'a? Odsyłam cię do poprzednich użytkowników. Tam powiedziałem co nieco o innych seriach, o które są mnie wielokrotnie pytane. Czy nagrasz Raymana Revolution? Również odsyłam cię, Mateo, do poprzednich użytkowników, ponieważ tam się dowiesz odnośnie innych pytań o inne serie i tam dostaniesz tą samą odpowiedź, co dostali inni pod pytaniami w stylu kiedy Devil May Cry i tak dalej. Ale dziękuję ci za 10 pytań i pozdrawiam. No dobra, nadszedł czas na Carmel X Star. Zadał mi aż 10 pytań, tak by the way. Jaka jest twoja ulubiona gra z Sonikiem i Crashem? Jeżeli chodzi o Crasha, odpowiadałem już na to pytanie, czyli dokładnie Crash Bandicoot 3 Warped, because of moja pierwsza gra na PlayStation 1 i w dzieciństwie, w jaką zagrałem. A jeżeli chodzi o Sonika, z serii klasycznej Sonic 3 and Knuckles, a z serii Modern, może nie Modern, ale Dreamcast, to Sonic Adventure 2 Battle, a Modern to Sonic Forces. Dziękuję za uwagę. Jaka jest twoja ulubiona czekolada?
Moją ulubioną czekoladą jest Milka, ponieważ zawsze uważam, że produkty Milki są to produkty z najlepszej czekolady, because of ta czekolada po prostu jest tak smaczna, że aż po prostu rozpływa się w buzi, kiedy ją się je. Polecam bardzo serdecznie Milkę. Czy lubisz pomidory, panie pomidor? Ty jeszcze się mnie o to pytasz? Ja uwielbiam pomidory. A pamiętam, jak kiedyś byłem wrogiem pomidorów. Dosłownie ja byłem wrogiem publicznym numer jeden pomidorów, ponieważ takich nienawidziłem. Ale tak jak mówią, jak czegoś nie lubisz, to spróbuj tego, popróbuj tego więcej razy i potem to ci zasmakuje. Gwarantowane. Jak wakacje minęły? Czy na nich w ogóle byłeś? Ale wakacje wciąż trwają, jest sierpień. Tak więc spokojnie, Carmel. Moje wakacje wciąż trwają. Ale uważam, że spędzam je w sposób bardzo fajny i bardzo się cieszę, że one są. Masz dziewczynę? Mówiłem już wielokrotnie na ten temat, ale tak, mam dziewczynę. Ma ona nawet kanał na YouTubie. Ci, co grają w różne gry i juju. Polecam zasubskrybować. Będzie więcej live'ów, bo fajna atmosfera tam jest. Jak zauważyłeś, Carmel, jest więcej live'ów. Ja się nie poddaję ze streamami, tylko robię je nieregularnie. A to jest różnica. Jaka jest twoja ulubiona postać kobieca z Sonika? Moją ulubioną kobiecą postacią jest Róż. Po prostu moim zdaniem jako postać kobieca jest ideolo. Bo Amy po prostu jest takim trolem wnerwiającym, że Róż przy niej to jest normalnie spokojny anioł. Bo tak mnie bardzo Amy triggeruje w całej serii i w całym uniwersum Sonika the Hedgehog. Twoja ulubiona postać z Crasha. Moja to Crash i Aku-Aku. Na to pytanie również odpowiadałem, ale powiem pokrótce, że Tiny Tiger, ponieważ bardzo lubię postać i uważam, że jest ona bardzo cool i bardzo spoko. Dziękuję. Co czułem się nagrywając swój pierwszy film? Czułem niewyobrażalny stres. Czułem, że mogło to się dla mnie skończyć bardzo niefajnie. Mogłem upaść na tym YouTubie szybko, zanim wzrosłem. Mogłem naprawdę bardzo źle skończyć. Mogłem wręcz zwariować, poczuć się bardzo źle, ale również mogłem poczuć wielki smutek i żal, że mi nic nie wychodzi na tym YouTubie. A tak na serio to czułem tylko stres i tyle. Potem go zwalczyłem, po 3 latach w sumie go zwalczyłem i teraz mogę nagrywać bez problemu. Wszystkiego najlepszego, pomidor, nie mam pomysłu na pytanie. Dzięki, Carmelku, za w sumie 9 pytań. Bo nie ukrywajmy, ale 10 to nie jest pytanie, tylko po prostu życzenie mi wszystkiego najlepszego, ale serdecznie ci za to dziękuję i przejdźmy sobie do ostatniego użytkownika serii Modern Q&A. A jest nim Jakub Stream. Zadał mi aż 10 pytań. Przepraszam, Jakub, że lecisz na sam koniec, ale po prostu chciałem trochę sobie tak, powiedzmy sobie szczerze, ugrupować, że od najmniej zadanych pytań do tak jakby najwięcej. Ulubiony aktor. Jeżeli chodzi o mojego ulubionego aktora, to jest nim Dr. House. Jakkolwiek to brzmi, ale ostatnio przez moją mamę zacząłem trochę sobie w trybie incognito oglądać House'a. Jest on moim ulubionym aktorem, bądź co bądź. Imię pierwszej miłości, podkreślam, pierwszej. Jeżeli chodzi o to, to odpowiedziałbym jasno, że Justyna, ale w sumie przed poznaniem Justyny znałem taką w sumie Sandrę. Była bardzo spoko, ale po czasie stwierdziłem w sumie, że to i tak nie ma sensu. No i potem spotkałem Justynę. Co wolisz, gorąc czy zimno? Wolę szczerze gorąc, bo gdy jest za zimno, to ja potem się triggeruję, że jest mi strasznie zimno. I wtedy wszystko potem traci sens w moich oczach. Więc tak, wolę już trochę narzekać, że jest mi za gorąco, niż za zimno. Bo przynajmniej mogę się ochłodzić zimnymi napojami. Co sądzisz o hejterach? Opowiem ci, Jakub, to co napisałeś o hejterach, to bym potraktował ich w taki bardzo niefajny sposób. A chcesz wiedzieć w jaki? Wysłałbym ich na jakieś wykopaliska. Tam by siedzieli w kamieniołomie i by pracowali do końca swojego zasranego życia. Dożywocie dosłownie by mieli murowane na tych wykopaliskach, przynajmniej nauczyliby się, co to znaczy kultura i co to znaczy być kulturalnym wobec drugiej osoby. Bo powiem wam, hejterki, jedną rzecz. Jeżeli chcecie robić z siebie błaznów, to piszcie sobie ile chcecie na mój temat. Ja przynajmniej mam co ciekawego do czytania.
Hejterzy są bardzo specyficznymi dziećmi, bo inaczej ich nie można nazwać, albo po prostu upośledzonymi dorosłymi. Tak, dlaczego uważam tak na temat hejterów? Ponieważ mamy dwa typy hejterów. Upośledzony dorosły i dziecko. I dlaczego mówię jako pierwszy upośledzony dorosły? Bo często jest tak, że hejterami okazują się dorośli, którzy po prostu mają IQ szympansa i są typowymi borowikami. I za głupotę potrafią nawet pocisnąć po twoich rodzicach. Nie pozdrawiam takiego krawężnika społecznego. Jeżeli na ulicy zobaczysz nieżyjącą osobę, przejmiesz się tym? Uwaga, czas na znienawidzenie pomidora. Tak, świat legł, ale pomidor zaraz zostanie znienawidzony przez wszystkich swoich widzów i przez cały YouTube i przez cały świat. I tak i nie. Z jednej strony jest smutno, że ktoś zginął. Z drugiej rzecz strony nie będzie mi smutno dlatego, bo po pierwsze, nie znałem tej osoby. Po drugie, gdybym miał się tak wszystkimi przejmować, to popadłbym w wielkie schorzenie, ponieważ na dobrą sprawę, czy wszyscy przejmujemy się tym, co się dzieje, jakby jak ktoś ginie na całym świecie, czy my tak wszystkich będziemy opłakiwać i tak dalej? Bo moim skromnym zdaniem instynkt ludzki by, wiecie, opłakiwał te osoby, bo jest mega szkoda, że ktoś ginie, że człowiek ginie. No ale z drugiej strony, gdybym ja miał się przejmować tak wszystkimi na co dzień, to prędzej bym zwariował i sam bym miał jakieś kurde myśli, żeby sobie zrobić, nie jeżeli miałbym, nie wiem, w jakiś sposób zmienić świat. Bo pamiętaj, czasu nie cofniesz. Bez względu na wszystko, czasu nie cofniesz. Choćbyś bardzo chciał. Jakie ma plany na dalsze filmy? Jakie mam plany, pewnie miało być to napisane. To nie mam na razie takich dogłębnych planów. Co będzie, to będzie. Ja staram się robić wszystko tak i trochę na spontanie i trochę robić coś, żeby po prostu było, żeby nie było jakiegoś smutku, złości, żalu do mnie. Dlatego tak. Tak oto odpowiem na to oto pytanie. Kim chcesz być w przyszłości? Kim chciałbym być? Nie mam pojęcia, kim chciałbym być w przyszłości. Byłeś za granicą? Jeżeli wyprawa promem do Szwecji się liczy, to tak, byłem za granicą i to z 5 razy. Ale bardzo bym chciał kiedyś odwiedzić rodzinę w Niemczech, bo mam rodzinę w Niemczech. Bardzo bym chciał kiedyś tam polecieć i zwiedzić. Grałeś w Unreal Tournament? Jeżeli chodzi o Unreal Tournament, nie grałem. I być może do tego się kiedyś będę przymierzał, ale na chwilę obecną nie czuję potrzeby w to grać. Jak znajdzie mnie ochota, jak i po prostu będę miał ochotę sobie zagrać, w sumie powiedziałem to dwa razy to samo, to wtedy zagram. Tyle pytań, gratki za 1500 subków, oby tak dalej. Dziękuję ci Jakub Stream i dziękuję każdemu, kto w pewien sposób odniósł się do tego, że życzy mi dalszych sukcesów, jak i dziękuję za to, że wspieracie mnie na tym, co dalej robię. I myślę, że nadszedł czas na przejście do ery Classic. Tak więc jedziemy teraz z tamtymi użytkownikami, którzy nie doczekali się, ponieważ obecnych użytkowników przyznałem wszystkie pytania, jeżeli chodzi o Q&A tegoroczne. Tak więc nadszedł czas na użytkowników niedoszłych z 2017 roku. A tam dopiero zacznie się prawdziwa karuzela. Uwierzcie mi na słowo.